Cześć, Simoneczko, z tej strony Obi z Obi.com i dziś mam dla Was kolejny unboxing. Tym razem będzie to klawiatura mechaniczna Logitech G413. Ja ogólnie nigdy nie byłem fanem żadnych takich nowszych rozwiązań, nowocześniejszych, chociaż klawiatury mechaniczne są już trochę znane. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, że Logitech to jest firma, której zdecydowanie ufam, a że w przedostatnim CD Action trafił się kod rabatowy, przez który można nabyć tą klawiaturę 100 zł taniej w sklepie RTV Euro AGD, to zdecydowałem się taką klawiaturę zakupić, tym bardziej, że mój stary, jakiego tutaj widać, Logitech G15, on się już trochę zużył, te klawisze już niestety, nie dość, że są membranowe właśnie, to jak się je wciska, to czasami potrafią dłużej odskakiwać, czasami nie chcą się wciskać i tak dalej, wiadomo jak to w starych klawiaturach, tym bardziej, że mają już gdzieś około 8 lat, także trzeba by w końcu wymienić coś nowego. Słuchajcie, ja kiedyś, dlaczego ja w ogóle zdecydowałem się na klawiaturę mechaniczną? Kiedyś właśnie byłem u klienta i sobie chwilę na takiej klawiaturze popisałem i powiem Wam, że to jest dokładnie tak jak z dyskami SSD. Jeśli ktoś tego nie ma, okej, przeboleje, ale jeśli już zacznie tego używać, przekona się jak to jest, i zobaczy jaka jest różnica w komforcie użytkowania, no to już jest ciężko wrócić do tych starszych rozwiązań. Nie przedłużając, tutaj sobie ją rozpakujemy. Zobaczymy co tam mamy w środku. Okej, wyszła. Tutaj mamy sobie kabelek. No i zaraz sobie ją tutaj wyśmiemy. Co mamy jeszcze w pudełku? O, widzę, że są dodatkowe klawisze, które... Okej, są, dobra. Są to klawisze typowo, które mają typowo gamingowe, które mają poprawić nas skill w grach. To znaczy one mają tutaj, nie wiem czy to będzie widać, mają takie malutkie wypustki. Są odpowiednio wyprofilowane, żeby palec się nie ześlizgnął do przodu. Ja tych klawiszy nie będę montował, dlatego gdyż ja gram w gry ostatnio dość rzadko, a powiem szczerze, że lubię jak coś wygląda dość spójnie, a jednak one wprowadzają malutki chaos w wyglądzie. Co mamy jeszcze? Mamy jeszcze jakąś krótką instrukcję obsługi odnośnie portów USB i podpinania klawiatury i mamy jeszcze taką dość grubą i w wielu językach jak na taki sprzęt instrukcję, no ale bądźmy szczerzy, poczytam instrukcję do takich rzeczy. Dobra, w pudełku to jest tyle, no i odkładam. Zajmijmy się teraz sercem naszego odcinku, czyli klawiaturką. Wow, no. Pierwsze wrażenie przede wszystkim, klawiatura jest bardzo, to może ją tak położę. Klawiatura jest, powiem Wam szczerze, bardzo ciężka, wykonana naprawdę z tego szczotkowanego aluminium wysokiej klasy, a słyszałem nawet, że to podobno jest ten typ stali, który jest używany w jakiś tam produkcji kadłubów i ogólnie części do samolotów, nie wiem dokładnie, powiem Wam szczerze, nie wkręcałem się w ten temat, aczkolwiek czuć, że to aluminium jest bardzo wysokiej jakości, kabel też jest bardzo gruby, na pewno nam się szybko nie przetrze. Pierwsze wrażenia są takie: aluminium świetne, przyciski, już kiedyś na nich pisałem, chodzą bardzo, mają ten skok dość mały, chodzą bardzo, bardzo przyjemnie i mi przede wszystkim, co dla ludzi uprzedzonych do klawiatur mechanicznych, nie są aż takie głośne. No ale to wszystko dzięki zastosowaniu tych przełączników Roamer G, autorskiego systemu od Logitecha, to nie są jakieś tam Cherry, Remix, Brown, Blue i tak dalej, tylko to są autorskie przełączniki od Logitecha.
klawisze naprawdę są, mają taki bardzo przyjemny skok. No i tak jak mówię, przede wszystkim nie są głośne. Kabel jest dość gruby. Tutaj mamy jeszcze jeden port USB, który możemy wykorzystać do podpinania, na przykład do ładowania telefonu, na przykład do włożenia pendrive'a i tak dalej. Co jest jeszcze charakterystyczne dla tego modelu, żeby port USB miał odpowiednie zasilanie, bo ta klawiatura ma oczywiście czerwone podświetlenie, które pokażę w dalszej części filmu, tej bardziej praktycznej. Ten model ma dwa porty USB do wpięcia. Jeden jest od zasilania klawiatury, co nawet tu widać, a drugi jest od zasilania portu USB. To znaczy ja podejrzewam, że ten port USB on i tak czy siak będzie chodził, z tym, że dostaje większą moc i może wtedy więcej amper przekazywać na przykład uładowanej komórce. Dobra, żeby nie przedłużać, pokażę jeszcze tylko skrót. On jest plastikowy, plastik też jest bardzo dobrej jakości. Ma gumowane nóżki i co dziwne, te nóżki tutaj rozkładane mają bardzo fajną gumę, ta klawiatura się nie powinna na żadnej, dosłownie prawie żadnej powierzchni ślizgać. Aha, no i tutaj jeszcze od spodu widać, bo ta klawiatura może wyglądać dość sucho, że nie ma żadnych klawiszy funkcyjnych, ale jak widzimy ma tu klawisz jeden funkcyjny do przełączania różnych opcji. Tutaj są na przykład opcje podświetlenia, przełączania się na tryb gamingowy, klawisze multimedialne, klawisze głośności i tak dalej. Także nie jest źle. Ja przede wszystkim kupiłem ten model z tego względu też, że dużo klawiatur mechanicznych nie ma numpada. No ja bym sobie bez numpada nie dał rady. Często tutaj potrzebuję klawiatury numerycznej do wklepywania różnych obliczeń, czy tam nawet przy programowaniu się przydaje, także powiem wam szczerze, że to jest ogromny plus. Dobra, ale żeby nie przedłużać, to był unboxing, ja wam zapraszam do części bardziej praktycznej. Jak widzicie, klawiaturka jest tutaj podpięta. Bez problemu wgrały się do niej oczywiście sterowniki, gdyż jest to standardowa klawiatura. Co mnie zdziwiło na początku? Dużo użytkowników narzekało, że klawiatura bez oprogramowania Logitech przechodzi jakby w tryb oddychania, w tryb brief i po prostu to oświetlenie nie jest równomierne, tylko ono tak oddycha. Powiem wam szczerze, że no ja specjalnie to programowanie wywaliłem, żeby zobaczyć testy, bo miałem wcześniej to dokładnie ten program od G15. Klawiatura nie przechodzi w tryb oddychania, jak widzicie świeci równomiernie. Jeśli chodzi o samo pisanie na klawiaturze, bo w sumie to od tego powinienem zacząć. Te kliknięcia nie są głośne, tak jak mówiłem na początku. Naprawdę się świetnie na nich pisze. Te skoki są bardzo precyzyjne i wystarczy naprawdę lekko wcisnąć klawisz, żeby zareagował. Co bardzo ważne, klawiatura, bo dużo osób się tego bawia, klawiatura nie jest głośna jak na klawiaturę oczywiście mechaniczną. Jest niewiele głośniejsza od klawiatury membranowej, także jeśli ktoś z was ma jakieś wahania, czy kupić, czy nie, nie ma problemu, ten model możecie kupić, nie będzie aż tak głośno. Także i pod tym kątem polecam. Klawisze naprawdę się szybko odbijają, co na pewno też ucieszy graczy. Jeśli chodzi o samo podświetlanie, mamy 5 stopni. Zobaczcie. Reaguje bez problemu. Samo podświetlanie jest bardzo żywe, jest naprawdę, to jest taka krwista czerwień. Daje po oczach nawet, że tak powiem, w dzień. To podświetlenie jest bardzo, bardzo, bardzo wyraźne. Ja je pewnie będę na noc trochę przygaszał. Kolor bardzo mi odpowiada. Wiem, że też jest klawiatura, też jest w wersji, z tego co się nie mylę, to białej albo takiej jakiejś jasnej. I podświetlenie jest białe. No mi się dużo bardziej podoba wersja szara, szaro-czarno-czerwona. Kolejną bardzo ważną rzeczą, o której wam chciałem powiedzieć, jest przełącznik, to znaczy dioda sygnalizująca numlock, a właściwie to jej brak. To znaczy mamy tutaj dwie diody w tej części. Jest to ten przycisk funkcyjny G. No i oczywiście caps lock, który się tutaj nam zapala. Nie ma sygnalizacji od klawisza numlock. Co mnie jeszcze pozytywnie zaskoczyło w tej klawiaturce, to, że natywnie system Windows obsługuje te klawisze multimedialne. Play, stop, dalej, wcześniej, ściszanie, rozgłaśnianie i tak dalej. To one chodzą natywnie w Windowsie bez instalowania dodatkowego oprogramowania. Niestety mam dla was niepokojące informacje. Jeśli chodzi o sam port USB z tyłu,
Nie jest to rodzaj huba, to jest po prostu przejściówka 1 do 1, czyli ten drugi kabel od USB przedłuża nam jakby port USB z komputera. No moim zdaniem jest to trochę bez sensu, na pewno jest to dobre dla ludzi, którzy potrzebują z jakiejś racji przedłużki. Ja powtórzę tylko, że nabyłem ją z kodem promocyjnym CD Action, jeśli ktoś z Was ma poprzedni numer, teraz mamy sierpień, to będzie jakiś numer z lipca. To możecie tą klawiaturę nabyć 100 zł taniej w sklepie RTV Euro 1. To było chyba tyle z mojej strony. Jeśli podobał Wam się unboxing, to oczywiście dajcie znać, jeśli Wam się nie podobał, też dajcie znać, ale koniecznie napiszcie, co by tutaj można poprawić. Żegnam Was, Obi, trzymajcie się, cześć.